i właśnie szybka informacja. Filmy będą się pojawiały o 18 gdzieś. Jeśli mi się nie uda, to 19.59, standardowo. Ale no, mogą się o 18.30 pojawić. Tak, żeby nie wyjść poza tą granicę 19.59. Czyli po prostu 19.59 to jest max. I jeśli o tej godzinie nie będzie filmu, to się go nie spodziewajcie, bo wtedy będzie po prostu następnego dnia. Więc to było na tyle. Szybka informacja też. Cześć. Znaczy nie cześć, chwila. Oglądacie film. Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Nagon i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest pierwszy odcinek po tej przerwie. I jeśli widzicie, mam nowy outfit w Robloxie. W następnych odcinkach nie będę o tym mówił, bo będę cały czas go zmieniał. Dzisiaj postaram się skończyć ten symulator, Speedrun Simulator. Jeśli mi się nie uda, to będzie jeszcze jeden odcinek. Oczywiście ten film nie będzie, że skończę to, tylko taki trochę pogadankowy będzie. Otworzyłem tam kilka jajek, więc polecam go oglądać, prawda? Wtedy już na pewno go skończę, bo w czasie tej przerwy, kiedy wyjechałem właśnie, nabiłem 7 winów i będziemy mogli odblokować tą krainę, więc może od tego zacznijmy. Dobra. I baj! A traciłem to? Nie. Dobra. I lecimy. Wow, wow, wow. Aha. Czy ja tu będę miał problem z przejściem? Się właśnie zastanawiam teraz. Dobra, tą krainę zostawię dla ciekawskich, którzy poczekają na koniec odcinka albo tam kiedyś. W środku odcinka. Dobra. Po prostu zrobię. Dzisiaj nie będę korzystał tutaj, choć może. Trochę mi się wydaje, jakby to się zmieniło. Tak, trochę jakby się zmieniło. Nie będę korzystał z właśnie timelapsa, dlatego że mam 436 speed i ten timelapse będzie trwał dobre 5 minut. I no, będę cały czas spadał. Dobra, to teraz chyba, żebym dał speeda razy 10, ale nie, dobra. Tu mamy krainę za 13 liberów. Ja mam 11, nie to. I sobie z... Dobra, jeśli chcieliście timelapsa, to go dostaniecie. Ja muszę zrobić 13 liberów. Sorki, teraz timelapse. Widzowie, stwierdziłem, że kompletnie niepotrzebnie jest tak siedzieć i biegać, więc po prostu chodźmy kupić sobie jakieś jajko w krainie, na które mnie stać. No tutaj na przykład. Jajko za... Dobra, open. Co wypadnie i... Świetnie, cieszę się, bardzo się cieszę, że zmarnowałem kasę. Co jest... 15. No nie no. Ej, o ile on daje? Plus 15. Chyba w tej krainie. Nie wiem. Dobra, wróćmy do zbierania. Haha, to była zamaskowana wymówka, żeby dla tych, co oglądają całe odcinki, widzieli, co jest w tej krainie, więc będziemy sobie przy okazji trenować tego speeda. A przy okazji biegnąć tam, ale to będzie trudne, dlatego teraz sobie skaczemy. A przy okazji powiem wam, dlaczego właśnie... czemu zmieniłem skina i będę zmieniał przez no, troszkę dłuższy czas. Bo stwierdziłem, że ten mój skin trochę mi się znudził, poza tym ja... Nie lubię mieć cały czas tego samego skina, co wiecie. Ja już na tym kanale mam 3 skiny. I no, jeszcze pracuję nad czwartym, ale no. Jeśli wam się ten skin podoba, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że podoba nam się. Że podoba. Fajny skin, napiszcie w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko. A teraz
sobie, musimy tutaj skakać, no. W ogóle zaczął się, kiedy ja to nagrywam, jest 2 września. Chyba muszę sprawdzić, tak, 2 września. I jeśli chcecie, to możecie napisać, jak tam u was w szkole. Nie, u mnie było tam dobrze, ale no, nie wiem jak u was. Napiszcie w komentarzu. Dobra. Hop. Ja sobie to będę skakał mega dużo, bo ten parkour jest akurat jednym z trudniejszych dla mnie. Bo to nie jest taki hop-siup parkour, tylko no jednak są te chmury. Zero. Jeśli zostawicie, dobra, nie wiem, nawet jak nie zostawicie, otwieram to jajko. Rare. I co to jest rare? Rare to jest super, ten za 60%. Wy dzisiaj farta nie mam, ale... Żarty se robicie chyba. Dobra, won z tym królem u mnie wkurza. Wiem, że ten gnom jest taki sam. Serio? Ta kraina jest zblokowana. Potrzebuję 13 liberfów, a nawet mnie nie stać na 12. Nie, na 13. Potrzebuję 170 tysięcy speeda. Nie wiem, czy mam ryzykować z następnym jajkiem. Jeśli to przejdę za, powiedzmy, jeśli zginę za trzecim razem, w sensie, jeśli zginę teraz, w sensie spadnę, to spoko. Za drugim też spoko, ale za trzecim już nie, bo mówi się do 3 razy sztukę. I no właśnie, zostało 3 raz. Wiem, że pewnie, jeśli byście chcieli więcej odcinków, no pewnie będzie, bo wątpię, że skończę ten symulator. Tak szybko, to dajcie znać w komentarzu. No i zasubskrybujcie kanał oczywiście. No i dzwoneczkiem z zaznaczoną opcją wszystko, żeby dostawać powiadomienia z mojego kanału. No to postaram się, ale nie mówię, że tak zostanie. Wrzucać odcinki o 18 czy tam 19. Spróbuję o 19, żebyście mieli odcinki jak najszybciej, bo wiem, że zaczął się rok szkolny i niektórzy moi widzowie mogą już na przykład nie oglądać YouTube'a o 20, nie wiem. Na przykład idą spać. No, pewnie większość tak nie ma, ale pewnie tam... Nie wiem, na 99% znajdzie się osoba, która właśnie tak ma. Ja. Dobra, ryzykuję. Dostaniecie fajny odcinek z jajek za rajsy. Otworzę 3. Mam nadzieję, że wypadnie gnom, bo wtedy zrobię sobie z niego golden. Proszę, wypadnie gnom. Pewnie, znając życie, wypadnie nawet legendarny. Patrzcie, nie wypadnie gnom, nie. Jednak zostawiliście. Nie no. To jest fart. Upgrade. I dziękuję. Do widzenia. Ja już jestem wygranym, pomimo tego, że to mi zbustowało 6 speeda plus. Aha. Ale tu są ludzie. Wątpię, że ktoś tyle grał. Pewnie na autoklikerze siedział i farmił speeda. Czekaj, jak on się nazywa? Lok coś tam. Czy on jest? A, czy on jest tutaj? Chyba, że wydał speeda na Riberfa. To możliwe, że był. Ale na razie go nie. A na który ja jestem? A tak nie można, żebym na maksa w dół. Muszę scrollować. Już mi się to nie widzi. Ale spoko, ja mam... Ja mam 20. Aha, to nie jestem w top 100 niestety. No, ale na pewno kiedyś będę, znając życie. Nigdy. Ale chodźmy do krainy za niego. No nie. No nie. Ich. Czy tam wrócić po to jajko?
W sumie? Dobra, widzowie, to nie jest odcinek już, że kończę ten symulator. Nie, następny to będzie skończenie symulatora, a dzisiejszy odcinek będzie polegał na otwieraniu jajek. Pewnie wy to wiecie, bo ja wkleję o tym wiadomość na początku, ale no. Dobra, w ogóle teraz muszę, biegamy sobie tam. Będziecie mieli w sumie nawet fajnie odcinek z otwierania jajek. I widzowie, wiem, że nie, może niektórym to się nie spodobać, no ale wolę tak zrobić, niż żeby ten, po prostu wy to będziecie oglądać miliard lat, jak ja farmię te rebirthy, więc zrobię rebirthy poza odcinkami. Zrobię powiedzmy 17 rebirthów. Tak, robię 17, pomimo tego, że teraz dla mnie jeden to jest problem, ale zrobię 17. I będę robił tylko rebirthy poza odcinkami i tyle. Bo nie chcę was z tym zanudzać. Wiem, że niektórym może się podobają mi się te timelapsy, ale mi się o to osobiście nie podobają, bo no, znaczy podobają mi się, fajne są, no ale trochę też są słabe pod tym względem, że muszę stopować timelapse, jeśli chcę coś ważnego powiedzieć, a tak to będziecie mieli od razu, na początku odcinka nawet. Ale ja się umarłem. Kompletnie bezsensownie. Dzisiaj też taki trochę pogadankowy odcinek, bo dawno w sumie nic nie mówiłem tak do was przez te 10 dni. Tak, wiem, że wczoraj miał być odcinek, tylko byłem trochę padnięty podróżą przez 12 godzin i no, bym nie chciało mi się nagrać filmu. Tak, nie chciało. Nie chciało, kompletnie. Nie chciało! Ach. Ale ulżyło mi. W ogóle nie chcę tego jajka, bo mnie stać zaraz na rebirtha. W sumie tak trochę sobie pofarmić. Dobra. Powrót do przeszłości timelapse'owe. Mam rebirtha i zapomniałem wam o tym wspomnieć, ale jeśli ten odcinek nie zdąży mi się wysłać i wyśle się powyżej 19.59, tak, według mnie to dla mnie to jest limit, po prostu ja nie chcę inaczej, czyli jeśli będzie powyżej 19.59, to film się pojawi wcześniej, nie wcześniej, tylko następnego dnia, więc może to być nawet 12 dni przerwy. Nie zabijajcie mnie za to w komentarzach, proszę. Na serio, no tak jakby, no. Ale oczywiście, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to będziecie wiedzieli, a ci, co nie dotrwali, ukryję ich wiadomość w komentarzach może. Nie no, żartuję. Ech, w ogóle, hop. O, właśnie. I zrobiłem w międzyczasie, jak tak sobie gadamy, rebirtha i lecimy do tej krainy. W ogóle mam stąd jajko? Nie mam stąd jajka. Nie mam? Nie mam. Nie, wypadnie mi ten pewnie unikalny i to będzie smutne trochę, ale dlatego... No nie, teraz znowu zbieranie na następną krainę! Prawie mamy
Właśnie te 175 tysięcy, więc tu jest. W końcu możemy sobie odblokować tą krainę. W ogóle jakieś kości, trupy, duchy. Wszystko. Dobrze, że się pety i krainę nie resetują w ogóle przy tym, przy Rebirthie. To w ogóle było już. To by w ogóle było przegięcie. Było słabe bardzo. Ja bym wtedy chyba nie grał w tą grę. Zrezygnował po pierwszym odcinku. A tak to macie fajną serię z tego. I oczywiście przypominam, że nie zrobię. Ten odcinek nie będzie końcem, tylko będzie się nazywał. Odblokowujemy krainy. Odblokowujemy nową krainę w Speed Simulator. Lubo. O, stajemy się. O, wiem. Już znam tytuł. Wy pewnie już znacie tytuł. Raczej znacie. I miniaturkę też znacie, bo oczywiście zrobię ją tak jak zawsze. Tylko po prostu dam tam jakieś dopiski. Nie! Co? Widzowie? Abym nie nazwał tego. Widzowie? Kurde! Nie! 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 Reset charakter. No nie, niestety. Niestety. A. No. No niestety. Na tyle w tym odcinku. Tak, w tym. No. Staliśmy się rzeczywiście najszybsi na serwerze. Pomimo tego, że pokazałem to przez kilka sekund w odcinku. Ale to był taki pogadankowy odcinek do po prostu do słuchania. Cześć.